platformie pierwsze przygotowania do wyborów już ruszyły. Musimy zachować pewne parytety, te, które narzuciliśmy sobie również wewnętrznie. Z informacji, które do mnie docierają, w pierwszej trójce na liście pojawia się kobieta, w pierwszej piątce mają być dwie panie. Nie jest tajemnicą, że nasz okręg prawdopodobnie reprezentować będzie pani minister Julia Pitera i będzie jedynką na liście. Takie nieoficjalne informacje do nas dopływają, ale one są bardzo prawdopodobne. Liczymy na to, że przedstawiciel tutaj Ciechanowa będzie miał bardzo wysokie miejsce na liście, być może będzie to miejsce drugie, w najgorszym wypadku trzecie, dlatego że mamy również w naszym okręgu wyborczym Płock. Szczegóły co do kampanii i co do całego harmonogramu pewnie będą przedstawione na jutrzejszym spotkaniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, w którym będę uczestniczył.